Drogie, kochane pochwiczanki, pamiętajcie, szczęśliwy słoń to słoń z trąbą do góry. Pamiętajcie, drogie pochwiczanki, słoń przynoszący szczęście to słoń z trąbą do góry. Nigdy nie kupujcie na pamiątkę słonia z opuszczoną trąbą. Jest dość dużo takich z opuszczoną trąbą. Słoń ma mieć trąbę podniesioną do góry. I wtedy on przynosi szczęście. I tego słonia dostałem od pewnej pochwiczanki, która mnie o tym poinformowała, że jeżeli dostajesz w prezencie słonia z opuszczoną trąbą, to może być to znak od losu, że ten słoń nie przyniesie ci szczęścia. Natomiast jeżeli dostajesz w prezencie słonia z podniesioną trąbą, to jest to lucky elephant, szczęśliwy słoń. I drogie pochwiczanki, słoń ma prawo mieć duży brzuszek, bo również jak ten Kubuś Puchatek lubi dużo jeść. Po co wam o tym mówię? Ponieważ bardzo często się zdarza, że pochwica jest jak słoń w prezencie. To znaczy, jest to największe szczęście, że dostałam pochwicę w prezencie od losu. Bo gdyby nie ta pochwica, to moje życie ułożyłoby się bardzo nieciekawie i ja bym w to życie w ogóle nie zaingerowała. Drogie pochwiczanki, można przez wiele lat się oszukiwać i bardzo wiele osób tak robi. Ale jak sami się oszukujemy, to nie poprawia naszej sytuacji. Czemu to mówię? Gdyż wczoraj dostałem maila od jednej pochwiczanki, która pisze, że bardzo kocha męża, ale ten mąż nie jest dla niej miły, nie jest serdeczny, w ogóle się nią nie interesuje, ale ona bardzo kocha męża, bo przecież przysięgała, że go będzie kochać. A ona jest uczciwą kobietą. Wyznała również w swoim mailu, że poznała kolegę ze szkoły. I ten kolega jej się bardzo podoba. I jak z nim rozmawia, to odczuwa motylki w brzuchu. Odczuwa coś, czego nigdy nie odczuwała do męża. Ale ona nie ma zamiaru rezygnować ani z męża, ani z przysięgi.
bo przecież świadomie wybrała sobie tego męża i świadomie zdecydowała, że będzie z człowiekiem, którego postanowiła kochać mimo wszystko. I tak mi się wydaje, że jej wypowiedź, że nie będzie zamieniać męża na innego, no bo przecież to nie rozwiąże żadnego problemu. Powstaną inne problemy. Tak mi się wydaje, że to jej przekonanie jest jak słoń. Ona ma szczęśliwe przekonanie, które ją chroni. Przed popełnieniem kolejnego głupstwa. Następnego w swoim życiu. No bo jedno już popełniła. Jedno wystarczy. Drogie panie, w połowie przypadków przyczyną pochwicy jest partner. To nie znaczy, że należy go wymienić na innego. To znaczy, że dopóki on się nie zmieni, to słoń nie podniesie trąby do góry.